Hej, dzisiaj chciałem porozmawiać na temat pewnego kolegi, z którym miałem przyjemność pracować w jednej z firm. On był w innym projekcie, ja w innym, ale jako, że mieliśmy możliwość porozmawiania i powspominania starych projektów, trochę poopowiadał mi o sobie i swojej historii. Z pierwszą pracą i jako junior programista pracował na frontendzie i został zatrudniony przez pewną firmę, gdzie już na wstępie podczas rozmowy rekrutacyjnej zaznaczył, że chciałby założyć swoją jednoosobową działalność gospodarczą. Prawdopodobnie to była jedna z przyczyn, dla której został zatrudniony. Gdyż firma, w której pracował, jak się okazało, chyba 100% pracowników było zatrudnionych na B2B, przynajmniej kolega nikogo innego nie znał, kto byłby zatrudniony na umowę o pracę, umowę zlecenie czy inną formę umowy o wykonywanie pracy lub dzieła. Kolega, jak Powiedział tak, zrobił, czyli założył swoją pierwszą działalność gospodarczą. Od razu przyszło mu do głowy, że powinien kupić sobie pierwszy prawdziwy samochód. Najlepiej w leasingu, prosto z salonu, taki na wypasie. I tak udało mu się. Był w stanie, już po jakimś krótkim okresie czasu od zatrudnienia, Wziąć samochód w leasing. Nie był to może jakiś samochód za dość dużą kwotę pieniędzy, ale wystarczająco, żeby można było zobaczyć, że faceta stać. Kolejną zmianą była zamiana pokoju na coś większego. Wynajął mieszkanie i zamienił mały pokoik i dwóch lokatorów. Na mieszkanie samotnie, w dwóch pokojach. I taka sielanka trwała jakiś czas, ale przejdźmy do projektu, w którym ten kolega pracował to był tak zwany Greenfield, czyli aplikacja, gdzie nie było jakiegoś długu technicznego, można było się pobawić z nowymi technologiami. Można było dodawać nowe biblioteki, które praktycznie nie miały żadnych konfliktów. Można było na bieżąco aktualizować wszystkie rzeczy i traktować ten projekt jak własne małe dziecko. Dodatkowo, kolega pracował w dosyć, jak to stwierdził, ciekawym startupie, i osoba, która miała wizję tego startupu. Chciała, aby ta aplikacja łączyła się do banków, łączyła z jakimś sklepem internetowym, może sklepami, z jakimś koszykiem i wykonywała jakieś automatyzacje dla klientów, którzy będą chcieli skorzystać z tej aplikacji. I można powiedzieć, że aplikacja miała jakiś tam potencjał. Jednak kolega nie był w stanie jednoznacznie stwierdzić, czym ta aplikacja miała się zajmować, bo z relacji człowieka, który miał wizję na, tą, na ten produkt, to powinno być takim scyzorykiem szwajcarskim i zajmować się wszystkim i niczym. I tak jak wspomniałem, można było eksperymentować z technologiami. Nie wiem, czy ktoś z Was kojarzy coś takiego jak Inferno.js. Ja osobiście pierwszy raz zetknąłem się z tą nazwą, rozmawiając właśnie z kolegą. Okazało się, że ta biblioteka jest synonimem albo czymś podobnym do Reacta Angulara View, czyli odpowiada za szatę graficzną aplikacji. Kolega był frontendowcem. I jakież było jego zaskoczenie i zadowolenie, że może pobawić się nowymi, najnowszymi bibliotekami. Coś do mokowania, coś do testowania i inne takie rzeczy, które można było spotkać tylko i wyłącznie w tym projekcie. Założeniem oczywiście tego projektu było to, że przyjdą osoby już z doświadczeniem, a nowe technologie zwabią te osoby do tego projektu. Ale przejdźmy teraz do tragedii w trzech aktach, która się wydarzyła po 24 miesiącach skończyło się finansowanie tego projektu. Osoba, która płaciła za ten produkt, nie była w stanie wynegocjować czy dostać transz dofinansowania, czy to z funduszy unijnych, czy może od jakichś firm, które byłyby zainteresowane kooperacją w tworzeniu takiego produktu. Również problematyczne były technologie Okazało się, że to, co miało być plusem, czyli zwabianie nowych pracowników, doświadczonych osób, które chciałyby się zabawić nowymi technologiami, nie wypaliło, gdyż nikt nie chciał się tego uczyć. Najczęściej do tego projektu trafiały osoby nowe, młode, studenci, którzy byli zafascynowani tym, że mogą poeksperymentować w czymś nowym. Ale ze świecą. Można było poszukać osobę z dość dużym, bogatym doświadczeniem w kodowaniu. Jak wyglądał projekt od strony kodowania i przestrzegania dobrych praktyk, kotrywiu i tym podobne, można się tylko było domyśleć. I ostatnim aktem, mało oczywistym są utopione koszty. Kolega przez pewien okres czasu miesiąc dwa pracował za darmo, dopóki nie skończyły się mu pieniądze. I musiał zacząć błyskawicznie szukać czegoś nowego, ale o tym za chwilę, i mimo zapewnień właściciela tego produktu, że już zaraz, za chwilę znajdzie osobę, która będzie chciała wyłożyć ileś tam pieniędzy na ten produkt, że już ma zapewnione dofinansowanie z Unii i zaraz będą pieniądze na ten projekt, okazało się, że nigdy tych pieniędzy, nigdy nie dostał. I ludzie tak naprawdę zostali z niczym, a projekt został skasowany. Ale teraz przejdźmy do kolegi. Po zakończeniu tego projektu przez 9 miesięcy poszukiwał nowego wyzwania. Jako, że pracował w technologiach, których nikt nie używał, miał dosyć duże problemy, żeby odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Wszyscy oczekiwali, że będzie znał Reakta Angulara i może TypeScripta. Niestety cały czas pracował w JavaScriptie, mimo najnowszych technologii. Więc trafił po tych 9 miesiącach. Na szczęście dla niego mieliśmy mały kryzys związany z pewną koroną, i programiści byli potrzebni na prędce. Dlatego został zatrudniony, ale na stanowisko juniorskie, też na frontend do Reakta i TypeScripta. Oczywiście musiał zawiesić swoją działalność, gdyż, no, wiadomo, nie zarabia, nie zdobywa funduszy dofinansowania, gdyż nie wystawia faktur, i jego działalność gospodarcza skupiała się tylko i wyłącznie na siedzeniu i czekaniu i chodzeniu na rozmowy rekrutacyjne. I dodatkowo musiał zamienić swoje wypasione, dwupokojowe mieszkanie. Znów na mały pokoik z lokatorami, gdyż nie było go stać na taki wynajem. Ale jaki morał dla nas płynie z tej historii? Warto zawsze mieć poduszkę finansową, szczególnie gdy pracujesz jako programista, gdyż nie zawsze te technologie, które są obecnie używane przez Ciebie w tym konkretnym projekcie, Albo nawet jeżeli masz już doświadczenie z jakimiś technologiami, to wcale nie znaczy, że zostaniesz zatrudniony, bo może znaleźć się ktoś, kto ma większe, bogatsze doświadczenie, a ty jako specjalista w konkretnej dziedzinie, możesz mieć dosyć duże problemy, żeby odnaleźć się w nowej rzeczywistości z nowymi technologiami albo z nowymi oczekiwaniami klientów. I nie wiadomo, ile może zająć takie poszukiwanie nowego zatrudnienia. Również kolejnym punktem jest poszukiwanie nowego zatrudnienia, gdy tylko zobaczysz, że nad firmą, szczególnie małą, gdzie wszyscy wszystkich znają i widać, że może być coś nie tak w projekcie, bo to się jednak wyczuwa. Nie oszukujmy się, i gdy widzisz takie czarne chmury. Że jest jakieś dziwne ciśnienie na dowożenie czegokolwiek, czy praca w weekendy. Ludzie do ciebie dzwonią po godzinach pracy, w godzinach wieczornych czy w weekendy. Dobrze jest zacząć już powoli rozglądać się za nowymi możliwościami zmiany pracy, gdyż to może oznaczać, że projekt chyli się ku upadkowi. No i kolejny punkt. Czyli rozwijanie tych kompetencji, które są potrzebne na rynku. Jednak problem z tym punktem jest taki, że ciężko jest wybrać technologię, która za rok czy za dwa nie będzie przestarzała. Więc, tutaj, to co ja mogę doradzić, to przeglądanie najnowszych ofert pracy i sprawdzanie technologii, które pojawiają się w kilku ofertach pracy bo to może oznaczać, że firmy powoli zaczynają przechodzić na jakieś nowsze technologie, czy częściej wykorzystywać w kilku różnych projektach, żeby nie betonować się, tak jak kolega, w dosyć niszowym frameworku, z którego powodu miał potem problemy, żeby przeskoczyć do innej firmy, gdyż nikt tego nie poszukiwał. I to tyle w tej pogadance, a jeżeli się ze mną skontaktować, to tutaj masz stronę internetową, oraz maila, na którego możesz wysłać jakieś pytania czy inne sugestie i do zobaczenia w na następnym filmie.